Hej! Jeśli jesteś nowy i spodobał ci się film, załóż konto na YouTubie, zasubskrybuj kanał klikając magiczny czerwony przycisk, potwierdź to dzwoneczkiem. Nie zapomnij też o Facebooku i Instagramie. Dzięki wielkie i życzę miłego oglądania. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gielatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek Arka z Olą. Dzień dobry! Halo, dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. O halo, co to za buziaki puszczasz? No zobacz, halo. Takie słodkie. O, takie słodkie buziaki. Oli, tak. Udało się zrobić 85 poza odcinkiem troszeczkę. I dzięki temu możemy zrobić sobie nowe poza darty. Poza odcinkiem, na streamie, halo. No, czyli poza odcinkiem, bo to był zapis, no stream, to... coś tam. No, no tak będzie. Jeśli chodzi o zapis, jeśli chodzi o poprzednie odcinki z owcami, ustawiłem też troszeczkę nowe ustawienia, przez co mamy nową owcę, która powoli rośnie. Ma 28% i idzie to o 0,1% tam na kilka sekund. Jak widzicie, jest 0,8. Trzeba chwilę poczekać. Jest 0,9, więc leci sobie, jest całkiem okej, tylko jeszcze ten czas opieki sobie zmniejszymy jakoś w jakiś sposób i tyle, i będzie perfekcyjnie. Dawno się nie bawiłem z serwerami, więc niestety nie wszystko pamiętam. Ola była po trochę metalu, więc on się tu cały czas przepala. Nie wiem, co w sumie jeszcze mogę pokazać. Coś jeszcze robiliśmy? Chyba tyle, nie? Chyba tyle. Drewno, fiber. Krystianie. Słucham cię. Chcemy coś dzisiaj oswajać, bo nie wiem, w sumie. Chyba zrobimy sobie przygotowania do tego kłaza. Okej. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiesz? A to generatorek coś, żeby... Tak. Wiesz co, możesz śmiało się zajmować elektroniką. Ja nie chcę, bo ja źle ustawię kable i znowu będzie jakieś zło. Spokojnie, mamy moda S+, można kable zrobić niewidzialne, więc... No to perfekcyjnie. Dobra, to w takim razie ja trochę ci nakradnę narkotyków i postaram się zrobić trochę tranków i tych i potem też do odrobienia te trank coś tam, nie? Dobra, potrzebuję prog do one progu. One się nazywają... Nie wiem, jak się shock nazywają. Darty? Możliwe. Coś takiego. Dobra, sparka trochę będzie potrzeba, to biorę. Stone'a chyba nie. Minerałki... nie. Tego szukałam i zapomniałam. Kryształy. Elektroniki muszę ci trochę zrobić, tak? O właśnie, perełki, będę musiała po perełki. Już mam perełki. Ale mam trochę perełek. Ale to więcej nie trzeba? Czy więcej nie trzeba? Nie wiem, no zobaczymy ile z tego wyjdzie, nie? Okej. Dobra, tu sobie jest armor, tu jest saddle. Rzeczy. To jest narkotyk, okej. Dobra, wrzucam ci do tego. Trzymaj. Ja tu jeszcze zobaczę, co tu w sumie jest. Ja muszę robić w mortarze wszystko, więc... Muszę tylko sobie zobaczyć, z czego się w sumie robi proch. Spark i charcoal. Teraz pytanie, czy my jakiś charcoal mamy. Tu coś nie jest. Powiem ci, nie dobra. Mam pojęcia. To sobie też tu wrzucę. W mortarze może być, bo robiłam gunpowder. Nope. Wiesz? Nie ma. A to już to się skończy, przynajmniej to nieważne. Tu jest 11 no sztuk. No powinno być. Jest 11 no, sztuk, ogrom. Zawsze coś jakby nie patrzeć, nie? Coś czuję, że ustawiamy sobie gdzieś ognisk i po prostu będziemy liczyć na to. O, właśnie, zepsute mięso. O, pyk. I zaraz będę jeszcze robił więcej narkotyków. Żeby... Nie. Tu coś powinno być jeszcze na pewno. O, tu jest już jakaś fajniejsza ilość. I tu potrzebujemy biotoksyny. Elektroniki? Nie, metalu jeszcze nie wrzuciłem, ale ogólnie już tego, już jest w... Jak to się nazywa? W fabrykatorze. Dobra, nie musisz do fabrykatora, tylko do tego okrągłego stoliczka. A czemu? Bo będziemy S plusowe robić. Elektroniki? A, elektroniki nie. No tak właśnie mówię. Po co ci elektroniki S plusowe? I tak, what? Ale dobra. A nie tu. Tu, nie tu. Crafting. Kompozyty. Dobra, zrobić ci wszystkie te? Elektroniki się da? Tak, śmiało. No to już. Poszło w takim razie... Jak tam owieczka? Ja to puszczę tu. Trzeba przesunąć. Teraz tak, to i to tu. No 35% robi... już ma, wiesz? 35%? Mhm. To fajnie.
To już całkiem nieźle. Zaraz zajmę się też innymi owieczkami, żeby nie było. W sumie mogę to zaraz się tym zająć, póki i tak to się będzie kraftowało. Boże. Język polski. Polska trudna język, Polska wiem. Trudna język. Tu jest jeszcze trochę metalu. Mogę tego metalu wrzucić. Weapon, ammo. 12 gunpowderu na 2 pociski. No. Także powoli. Dobra, ta oka była już, tak? Ale już jest ready. Tu też. Dobra, no to co? Nie wiem, wszystkie robimy? Tak, wszystkim. Dobra, chodźcie tu do mnie, łowieczki. Dobra. Teraz trzeba was poprzestawiać leciutko. Aj. Enable wandering. Gdzie to może być? No w sumie tu. Nie tak. No. W sumie nie, chciałam się zapytać, czy polimeru trochę mam, ale pobiegnę do ślimaków. Trochę mamy. Spokojnie, do ślimaków pobiegnę. A po co ci... A no bo chciałeś lodóweczkę zrobić, nie? A czemu tej female nie łapie? Uuu, tej female nie łapie. To ty chodź za mną. Chodź tu. Nie odchodźcie. A czemu ciebie nie lubi kolega? Nie rozumiem. Nie, można naraz tylko z dwiema? Nie. Chyba, że zmienili. A nie, dobra, już. Nie. Po prostu miałem na following. Ojej, ile serduszek tam u ciebie. Co, nie? Bawimy się nieźle. Specjalnie założyłem sobie różową koszulę, żeby to wszystko pasowało do siebie. Owieczko, opanuj się. Stój w miejscu. One już mają po 50%, więc na razie luźno. A, trzeba niestety chwilę poczekać. Na szczęście ustawienia poszły w miarę ok, tylko ten cały czas opieki jeszcze troszeczkę trzeba zmniejszyć. Będzie już perfekcyjnie po prostu. Co na molu? Wiesz co, Krystianie, ja polecę po polimer do pingwinków jakiś. Okej, śmiało. Bo potrzebujemy. Jedna owieczka jest nadpobudliwa i nie chce się bawić. Z naszym, nie wiem, coś tam. No. Nie wiem. No on ma imię, halo. Nie wiem, a przepraszam, bo on się nazywał Bambo. Bo jest ciemniejszy. Więc, no, fajnie. Dobra. Czemu jedna w ogóle się na mnie gapi, jakby nie wiadomo co chciała? No wiesz. O. Nie wiem, tak whisky tu gapi się na mnie po prostu. Okej, okay. Nieważne. Może się jej spodobałeś. Może tak, a może nie. Be. A ta jeszcze 72%, powoli. No spokojnie, owieczki, nie walczcie tak o siebie. 79, 80, a, ale tak mamuty powiem, mają teraz świetne dźwięki, ojeny. To znaczy? Jeszcze nie miałem okazji usłyszeć. No, nie wiem, nie potrafię nazwać tego dźwięku, ale świetne jest, ładnie zmienili. No to w takim razie fajnie chyba, nie? Jeśli polepszyli, no to fajnie. Dobra, poleciało. Teraz ty masz disable wandering, a wy możecie się sobie łazić. Luźno. Dobra, juvenile ovis. Którym się zmieniało ten czas, może to, którym, jak chodziło? Zero na numerycznej. Tylko musisz dobrze przycelować, nie? Kica ze mną. Tak, spokojnie. Całkiem nieźle mi to wychodzi. Ej, co, ale już... A nie, dopiero zachłodnione są, tak? Tak. Żeby wszystkie czarne były. Dopiero. Szybko się uwinęły. Metal. Dobra, ile tego gunpowderu? W sumie to nie jakoś super wiele. W piecu cały czas przepalam drewno, nie? Żeby się ten gunpowder robił. Wiem, właśnie, widziałem. To jakbyś mógł to jeszcze dokraftować, na przykład dwa piece i tam porozdzielać. Piece to ogniska mogę równie dobrze.
W sumie możesz. To tylko ogniska mogę rozstawić i tyle, nic więcej nie potrzebuję wtedy. Tylko tak, ogniska, ty wyrzucałaś ogniska, czy będą w strukturach? W strukturach będą. Wow, to perfekcyjnie, to nie muszę nawet craftować ich. Dobra, tylko po jakieś drewno jeszcze muszę pójść. Stone, drewno będzie tu bardziej. Tu. O, 85 tylko, no ale trudno. Light fire. Okej. Jakby tu owieczki, 49. Teraz już muszę tego bardziej pilnować, bo one już są bliżej teraz, nie? Jakby nie patrzeć. No, Ankle. Co, Ankle chcesz oswoić? Nie, po prostu chciałam pingwinka zaatakować i Ankle mi podszedł, a nie chciałam go walnąć. A właśnie, jeszcze miałem tu pokazać. Ola tutaj dorobiła taki, powiedzmy, troszkę dłuższy tarasik, jeśli tak to mogę określić. Pewnie potem będziesz chciała to jakoś przerobić, nie? Żeby to o, jakoś wykorzystać. Pada. No, u mnie śnieg. A, no to okej. Dobra, trzeba medżo wziąć trochę. Jakby owieczki, powoli. Jeszcze jakieś wam poziomy dobijemy. Cieszę się bardzo, że dostały poziom, wiesz? To się cieszę. Ja również się cieszę. Jedna ma już 700, ta na 106 ma już 700 coś zdrowia. Ile? 700 coś. Ładnie. Już ci mówię, ma 730 zdrowia, bez jednego punktu. A ta powoli sobie rośnie. Ta ma, ta co dorastała ma 47. W sumie ciekawe jestem, czy takie małe można obcinać. Nie, coś tam. Nie, lepiej myślisz, nie próbuj, bo jeszcze zabijesz. A w sumie tak mogłoby się to skończyć. Więc może lepiej nie, rzeczywiście. Pompkę sobie przeładował. Ładuj. Dobra, jak my tu stoimy z tym? Weapon, ammo. Dobra, 30 dartów mam na chwilę obecną, ci powiem. Więc z tego wyjdzie, tam z jednego darta się robiło chyba? Czy z dwóch? Ale co konkretnie? No, szoka. Z jednego chyba. Okej. Ja przy sobie mam 26. Dobra, teraz jestem ciekaw, czy... Tak jakby w szansie 1 do 3 chociaż będzie szansa na to, że trafią się dwojaczki jakieś. No pamiętaj, że tam coś. Na razie im będziesz musiał dokładać tego jedzenia, nie? Tak. Chodźcie owieczki. Bo zaraz będziecie po. 99. Dobra, dzięki, stańcie w miejscu. Imprint. Trzymaj, jedz. Dobra, wyszły czarne. Wszystkie? Znaczy dwie wyszły na razie, bo jeszcze jedna będzie wychodziła niedługo. To z której? Z tej? Czarna. Z tej. Na razie wyszły czarne. Dobra, disable wandering. Dobra. Y. Teraz na tobie trzeba dorzucić troszkę. Y, disable wandering, wyłączyłem w końcu, wyłączyłem, dobra, jeszcze ta to trochę, a tej jeszcze trochę brakuje. Dobra, już nie łażą. Jeszcze z jednej muszę odebrać. Znaczy czarne albo brązowe w sumie są, nie? Mhm. O, halo, tutaj chodzi już, czarna. No i fajne. Ciekawe, czy mutacje jakieś mają. Ciekawe, czy da się owce z mutacją zrobić. Nie wiem, show ancestors. Tu nie ma nic. A, muszę jej dać jeść więcej. Disable Y, dobra. Teraz tak. Tutaj dorzucę trochę, show ancestors. Nic nie ma. Ta na przykład. Też nie ma nic. A to trudno. Nie wiem jak ta pierwsza, którą robiliśmy. Ona też nie ma nic. Nie ma, nie. Ale wszystkie są ciemne, więc chyba pozytywnie. Tak jak chciałaś mniej więcej. Fajnie. No. Chciałaś mieć małe owieczki, więc będziesz miała małe owieczki. O Jezus, nie tak, w drugą stronę. Chciałaś mieć małe owieczki, to będą małe owieczki, dobra. Teraz ty...
Ty nie. Ty i ty za. A, bo jeszcze distance. Low. Dobra, zapraszam do mnie. Zapraszam do skromne małe owieki. Ale powoli chodzą. No skromne. Wiesz jak powoli pochodzą? Jak się bardziej oddajesz, to one tak do ciebie kicały. Malutkie też? No. A to nie wiem nawet. Będą kicać. Dobra, trzeba dać im jeść trochę jeszcze. 4, 6, 0 i 3, 9. Powolutku sobie dają radę. Dobra, pompę schowaj, żeby nie strzelić przypadkiem do nich. W każdym razie są trzy małe owieczki. No i o, super. żują, halo. Wszystkie trzy żują. Jedna to female, dwa razy to male. O, to one na mięso pójdą. Znaczy, jeśli, chyba, mają wyższe no poziomy właśnie niż ojciec, no to zostaną. A nie wiem, czy mają wyższe. Ojciec ma 69, obydwa mają niższe poziomy. Czyli będziemy mieli mięso. Będzie mięso. A to i tak trzeba poczekać, aż urosną. Znaczy wiesz, na razie można je trzymać, bo na razie nie mamy stworzenia, które potrzebuje surowej, nie? Jeśli będziemy oswajać coś, co będzie potrzebowało surowej, to wtedy, nie? No ale idą. Aquetsa na przykład byśmy mogli zabrać. Aquets woli surowe? Nie wiem, bym musiała później sprawdzić. Okej. Ten ma 6,3, to już mu starczy, a temu jeszcze braknie trochę. Dobra. Temu na pewno jeszcze nie starczy, trzymaj, temu starczy na bank. I ty masz procent 6,9, też ci powinno starczyć. Dobra, to wy sobie tu rośnijcie. Ja się zajmę robieniem pocisków jakichś tam. Owieczki zostały ogarnięte. Cześć, idź sobie zobaczyć. Stoją na wejściu. A idź sobie zobaczyć. A! Wszystkie czarne. Ale złotkie, one są czarne, nie są brązowe. I ten jeden stoi tutaj, nie? A widzę, jakie małe różki mają, o Jezu. Co nie? O tym mówiłem. Ledwo widać. Widzę, że kasztankę puściłaś, żeby sobie biegała. Tak, jakiegoś tam megalocerosa też chciałam. Chodziaki. No, są takie. A gapią się wszystkie na ciebie, jakbyś była mamą. No cóż. Tu. To potrzebuję jeszcze trochę tego, potrzebuję jeszcze trochę prochu i będę mógł się bawić dalej. Ja mam 76 przy sobie, wrzucam ci do Smifey, bo mi dropnęło. No okej. Moglibyśmy też jakiś sobie odcinek poświęcić, z tego co pamiętam, to też ktoś pisał, że chciałby zobaczyć, jakbyśmy sobie latali po zrzutach, bo w zrzutach często są jakieś fajne rzeczy, nie? Okej. Nie ma problemu. Dwie lodówki o, metalu zrobić, nie czy ile? Co? Dwie lodówki. Słucham? Zrobić? Nie wiem, no a jeśli robisz S+, to stałem, że będzie miała tyle slotów, że niepotrzebne nam dwie. Na a, chwilę no obecną to przynajmniej. To na razie mam jedną. I powiedz mi, gdzie to ustawić? Tutaj w domku? Chyba tutaj w domku się ustawię. Co? No, te wszystkie rzeczy. Myślę, generator na przykład. Możesz, teraz są ciche, więc w sumie mogą sobie w domku stać, czemu nie? Jak najbardziej mogą sobie być tutaj w tym miejscu. Okej. Okay. 29 metalu, to też jeszcze... mało. Trzeba trochę przyspieszyć produkcję, wiesz? Produkcję czego? Produkcję prochu. Mhm. Bo nie ukrywam, że chciałbym trochę, wiesz, mieć sporo tego, nie? Czemu to się nie pali? Mhm. Nie włączyłem tego? Nie rozumiem. W mojej postaci jest gorąco, tylko troszkę. Dobra. Przyspieszam. A, halo, produkcję. Spadam sobie stąd. Halo. Raz, dwa, trzy za mną. 100 slotów mam. Nie, chwila. Zrobimy wam inaczej. Możecie sobie już śmiało chodzić, chcecie. Enable wandering i enable wandering. Potem trzeba będzie zrobić takie przejście, nie? Że jak otwierasz drzwi, żeby nie było, że stoją zaraz za drzwiami albo coś. Widzisz i nie widać, że jest podłączone. Gdzie ty? A, tu ale jak sobie a jak sobie znajdziesz, to widzisz, że tutaj jest ten jest power. A czemu nie widać? Są niewidzialne kable po prostu? No tak. Patrz. Ale ty je widzisz, jak stawiasz, czy...
Nie, no patrz, bo aha, możesz sobie E przytrzymać. No tak, jest hide albo show, tak samo tutaj. O, jest fajne. To jest fajne, widzisz? To jest fajne, jak najbardziej, podoba mi się. No dobra, no to mamy lodówę, tak? Ej, no lodówa ma tyle miejsc, że to jest piękne. Dobra, no, to ja idę przenieść wszystkie rzeczy stamtąd, nie? Okej. Ciekaw jestem, czy w ogóle jakieś jerki się zrobiło już w ogóle. Ciekaw jestem w ogóle, czy się w ogóle zrobiło. Pięknie. Wątpię. Jest jerki. Prime meat jerki. Trochę się tu psuje wszystko szybko, dlatego wolę to tam trzymać. Dobra. Lecę do ciebie. Jeszcze dwa ciasta mam, więc jakbyśmy znaleźli jeszcze jakąś owieczkę, to wiesz. Śmiało. A, mogę zaraz polecieć, zobaczyć. W nawiązaniu, bo też czytam sobie czasem komentarze u Oli, to chciałbym powiedzieć, że czasem zwracajcie uwagę, co tak jakby, powiedzmy, piszecie. To znaczy, nie to, że mam jakiś problem czy coś, tak, bo jak najbardziej lubię czytać komentarze i po prostu chodzi o kwestie, jakby to powiedzieć, owieczek. Kwestie owieczek, tak, bo mnóstwo osób pisze, że o, Ola, pominęłaś owieczkę, owieczka była w tamtej i w tamtej minucie. Nie, Ola ma, powiedzmy, więcej doświadczenia w Arku niż ja, więc jeszcze jak ja bym minął, to jeszcze moglibyście coś powiedzieć, ale ja osobiście wiem, że Ola nie pominęła wy, bo cały czas łażą tam po prostu megalocerosy. Samice megalocerosów są bardzo podobne do owieczek, tylko że owieczki mają trochę mniejszą głowę, powiedzmy mniejszą na zasadzie, nie wiem jak to powiedzieć, w porównaniu do ciała, owieczka jest, coś. Owieczka jest okrągła, po prostu jak się lata i szuka owieczki, to się szuka kulki i tyle w sumie. Okej, okay, one to sobie łażą, żebyś słyszała jakie dziwne dźwięki wydają. Chodź, podejdź do małej owieczki i posłuchaj, jakie dźwięki wydaje. Takie małe. Tak, takie piszczące troszkę. Słodkie. Ty tutaj wszystko przyniosłeś? Wszystko. Wszystko. Na razie wszystko przepalam, bo chcę mieć trochę prochu, nie? A na chwilę obecną tak średnio idzie. Crafting. Flint. Minerały. Tu jest polimer na przykład, wrzucę ci go od razu do tego, nie? Do fabrykatora. 11 sztuk, bo 11 sztuk, ale jest to zawsze coś. A dobra, to lodówka. A chciałabyś coś jeszcze skraftować na przykład, czy nie? No, chciałabym skraftować to takie do gotowania, ale to mówisz, że to chyba jest lepiej drogie piec z tego, najpierw. Co pamiętam. Znaczy, chyba no, lepiej, trochę. No tak mi się wydaje. To chyba kosztowało 2000 metalu czy coś, a jednak w pojedynczym piecu jak przepalamy, tak? I tego metalu nie idzie zbyt szybko, no to... 1800. 1800, właśnie, a industrialny chyba 2000 coś kosztował. Dla mnie 1800 to jest chwilka pozbierać. Dać tak, tylko że przepalić, nie? Chwilkę to trwa. Dobrze. Mówiłeś, że jakoś olej się zmienił, olej inaczej wygląda. Chciałbym pod olej polecieć, ale nie wiem czego mam szukać w sumie. Czarne skałki, tylko takie mniejsze, bo kiedyś były takie wielkie, nie? No tak. No a teraz są tak, wyglądają jak kamienie, tylko że są czarne. Aha. Owieczka wyszła. Jak wyszła? Przycisnęła się. Dwie wyszły. Wód? Wyłączaj im wandering. A ja nie wiem, jak ona przeszła, bo wejść z powrotem nie może. Szkoda, że tych małych nie da się Nie, właśnie szkoda, że małych nie da się podnosić. No, przeszła jednak. Też im wyłączę wandering, bo to jest... To jednak nie jest dobre. A gdzie jest ta druga? Tu weszła, dobra. Disable wandering. Tego, i tu jest jeszcze jakaś mała gdzieś. Tu jest. Disable wandering, dobra. Wszystkie się zblokowały, bo ten czarny się nie może poruszać. Też mu dam możliwość to poruszania jest się. Olej. 15. I no takie czarne. Z brzegu może nie być, bo coś tam już łupałem. Nie mogło się jeszcze nie pojawić. Aha, okej. Okay. To dalej po prostu polecę. No i tyle. O, dobra, widzę jak to wygląda. Dobra. Owieczki już się mogą poruszać. Teraz czarnuszka mogę zatrzymać. Disable wandering, dobra.
No, są ogólnie ready-made. Zmniejszyliśmy sobie też ten czas właśnie, żeby mogły szybciej się rozmnażać, bo jak będziemy robić tam jakieś mutacje i tak dalej, żeby móc wam to szybciej pokazać, żeby porobić tylko kilkanaście, kilkadziesiąt naraz. Go, zmutowana owieczka. Go, zmutowana... Ja jakaś niebieska fajna by była. No, ty tak na niebieski się... A nie wiem, a jakoś takoś. A ja bym chciała, żeby na przykład była czerwona. Czerwona? W sumie też była fajna. Nie narzekałbym na pewno. Ej, halo, co mi tu głowę wytykasz? Halo? Halo? A ja nie chciałem ci na tego. Możesz sobie chodzić śmiało. Nie chciałem na ciebie kliknąć, przez przypadek kliknąłem. Dobra, chcesz teraz już robić test biotoksyn, czy jeszcze nie? Czy jeszcze się wstrzymać, żeby trochę dartów poszło? Mogę zrobić, tylko mógłbyś mi więcej dartów to robić, nie? No cały czas, mam 50 na chwilę obecną i cały czas robię, nie? No ja na razie po olej poleciałam, więc mnie tam nie ma. Okej. Nie, no ja tu staram się troszkę dobić, nie? Jakąś większą ilość. Weapon ammo, craftuj. Dobra, tego nie potrzebuję, tego też nie. 62 darty. Powoli, ale idzie. Dobra, czy są jakieś fajne zrzuty naokoło? Bo ja w ogóle jeszcze nie wyszedłem z oazy tak w międzyczasie. Weźmy sobie tapeciarę. Tapeciara. Tapeciarę, poziom speeda. No, mój ptak sobie usiadł w powietrzu. Okej, skoro lubi. Ej, nie ma żadnych zrzutów? Wyzbierane. Ej, no nie ma żadnych zrzutów. A nie, tam jest jeden. Jest chyba żółty, więc lecę. O, żółty na się też pojawił w oazie. Na wyspie śmierci mogą być jakieś. Nie ma nic. Nie ma nic. O, moja postać trochę głodna jest. Mógłbyś, skoro chcesz zrzuty, polecieć tam do jaskini. Zobaczyć, czy nic nie ma. Tam zwykle czerwone się pojawiają. Mówisz tym, Tlacolio. Tak, tego będziesz musiał przepłynąć kawałek, nie? Zniknął, nieważne. Jest niebieski zrzut na Dead Island. Nie wiem, czy chcę, bo jak tam skinę, to mnie zabijesz jeszcze. Ale to weźmiesz swojego Tyla, a nie mojego. Aaaa! Mój nie bije obrazu. Chyba, że chcesz, to razem możemy iść. Nie, dobra, daruję sobie. Na chwilę obecną przynajmniej. Co myślisz o tym, żeby przebudować ten domek potem na trochę większy? Nie. Nie chcesz? Nie. Nie? No dobra. Nie, bo będzie więcej domków. Zrobię jeden duży, ale ten zostaje taki, jaki jest. Dobra, tu na razie nic nie zrobię w sumie. Tu też nic nie zrobię. Dartów jest 62. Nie pamiętam, ile tam potrzebowałeś, szczerze. Ale na 75 co? Poziom. O, halo, jak mi się włosy tego na bok tutaj przekręciły. Jak wchodzę do ekwipunku, to jest wiatr, nie? I wiatr mi tak jakby zwiewa włosy na bok. Olej w sumie gdzie mógłbym rzucić? Tu. Dobra, czy czegoś potrzebujesz do kraftowania, czy coś? Czy nie za bardzo? Chyba nie. Dobra, to ja chyba polecę sobie w takim razie, skoro i tak się tu wszystko przepala, polecę sobie tapeciarą po tego. O, jeszcze jajko widzę, argenty poszło. Polecę po sapa. Okej. Sapa papa. W sumie to się przyda. Jajko tam. No, sap przydałem, ci mogli zrobić więcej ciach. He? A czy... czy ty rozmnażałaś ptaszki? Tak. Aha, bo jajko wyszło. No jest jajko. No, w zachodzie zaniosły mi już do lodówki. A to ono nie było w lodówce? Nie, leżało pod... pod tym. Leżało pod argentą. I tak pod podniosę, mówię, zaniosę. Kolejne? I nagle pa... No, ale tak mówię, zaniosę, bo tego... Ale... No, co to jest? Mega... Ale to nie, to ja nie robiłam. A to ja nie wiem. No, ja też nie wiem. Było jajko. Fertilize, może zobaczyć, może jest tak... w lodówce. Odłożyłem, zobaczyłem, że się nie zestakowały. I takie, o co chodzi? I tak patrzę, że jest zapłodnione. I tak, okej. Okay. No trudno. Coś chciałam zrobić i znowu przez ciebie zapomniałam. Olej szoki? Szok darty?
Nie wiem, co chciałaś mam zrobić je porobić, jeszcze. Ale ja nie wiem, czy ja będę mogła je do lodówki schować, bo one mają no to czas zrób jednego. Zepsucie. To zrób jednego, no sprawdź ile czasu się psuje, schowaj do lodówki i tyle. Okej. To nie jest jakiś tam większy problem chyba. Chyba. Oj. Mówiliście też, że lubicie dłuższe odcinki, więc proszę bardzo. Troszkę dłuższy niż standardowy. Chociaż wszystkie są chyba dłuższe niż standardowe. To dłuższe powinny się stać nowym standardem, tak coś czuję. Tak szczerze mówiąc. Myślisz? No. Dobra, co ja tu potrzebuję? Na pewno biotoksynę będę potrzebowała. O, Terezino jakiś. Nawet dwa. W dół trochę. Tapeciarko. No nie tak, to. 25. Nawet nie chcę tego ruszać. Kiedyś bym to oswoił, stwierdził, jedną. Że pójdzie szybko. Rozkłada się w 4 jedną? Godziny. Aha, a w lodówce? Możesz? O, mogę. W lodówce... jest 16 dni, dobrze widzę? 16 dni. O, to skraftuj wszystkie i tyle, jeśli nawet nie martw. To nawet ale się nie martw. Jak będą siedzieć w lodówce, jak się wyciągnie, to będą miały mało. Czego mało? No, czasu. No, mniej będą miały. To możesz równie dobrze samą biotoksynę schować, jak chcesz. O, tapeciara jakaś. Oj, to ładny kolor nawet. A tu chyba już na nią patrzyłem, tak mi się wydaje. 20, co? Bida. Ładna, ale no... levelowo nie, bez rewelacji. Kurde, zapominam, że tapeciarą się lata tak specyficznie. 30, Terezino, nie? Sorry. 130, okej. Jeszcze mail, fajnie, ale nie. Ale co 130? Nie no, mówię, że jeśli byłby 100, nie 30, a 130 Terezino, tak? Mm. To chętnie byśmy się zainteresowali. No. Ale tak to się wiesz nie pali. Wiesz co, ja polecę do tej jaskini sobie Taylą. Jednak? A zdążysz? Bo myślałem, że już tak powoli chcemy kończyć. No dobra, no to nie pójdę. Nie no, ja się tylko pytam, nie? Nie, to nie. Nie, to nie. To co, chcesz w kolejnym odcinku palić po jakiegoś kweca? Kłaza? No możemy. Bo w końcu by nam się przydał jakiś kłas, jakby nie patrzeć do transportu, do latania, do wożenia czy coś. Jestem w ogóle niebieskie siodło na karbonemysa. Nie wiem, czy będziemy chcieli w ogóle karbonemysa. A ja będę chciała mieć karbonemysa. Żółwia? A, jak będziemy tak. Tego? Jak będziemy robić tego, jak on się nazywa? Atmosfera Tutisa? No tak. Tak coś czułem. Tak, no wtedy niebieskie siodło się przyda, bo będzie więcej armoru. Chyba, że do tego czasu trafimy jakieś lepsze. Cały czas też pracujemy nad lepszym siodłem dla Tlacolio, więc... Ola była ja uradowana. Tak będzie trzeba polatać. No. O, widzę jak sobie tutaj drepczesz na koniku. Twojego cześć. Nie mam, to twojego ukradłam. Dzień dobry. Jak twojego... A! Mówię, jak twojego nie mam? Mówię, no tak, przecież ty w sumie nie masz zbytnio konia. Dobra, siodła zbytnio, były w tu. Ogóle. Dobra, przyniosłem też trochę żywicy, nie? Mhm. A ile tu się... Aha, tu jednak włożyła się. Halo, owco, co ty no, jak wyjmiesz, to inna się robi 4 godziny, to jest luźno. No, na razie. 16 dni, no. 16 dni się jedna rozłada. Dobra. Czemu ten paran chodzi, mimo że ma wyłączone chodzenie? Nie wiem. One się czasem tak dziwnie bugują. Ja wtedy go wołam i go odwołuję. Wtedy działa to jakoś tam powoli, ale działa. Gazolina ci się trochę robi, nie? Nie wiem, czy pamiętasz. No tak, no wiem. Ja jej sporo robię. No. Dobra. Poszło to, poszło tamto. Całkiem nice, bym powiedział. Dobra. O, halo. Ale się tu narobiło owieczek. Co to schodzi? Kto, on? O, teraz nie. One mogą chodzić.
One ja nie chcę, żeby chodziły. Co, robisz im potem większy wybieg? Jak dla mnie, to no mogą tak sobie tu łazić na razie i tyle. Chcę, żeby one chodziły, bo sam widzisz, że czasami wychodzą po zagrodzenie. Nie, duże nie. Duże nie wyjdą, tylko małe wychodziły. Teraz no, w sumie już nawet nie przywyszły. A to nie wiem. Trzy duże. To ja nie wiem jak. Więc wiesz. Nie wiem, jak ci mogły wyjść trzy duże, no ale okej. Okay. No ja też nie wiem. I co, tylko tyle mogłaś zrobić? 20 coś tych szoków? No tak, bo nie mamy toksyny więcej. Ale jak ty je zrobiłaś? Jak było były 62 darty i dalej są 62 darty. No ale toksyna, halo. A nie, pytam się, no bo ty robisz to też z dartów, tak? No tak. No, ale jest tyle dartów, ile było. Bo ja miałam przy sobie. A, dobra. Wszystko jasne, okej. Okay. Już nieważne. Jakie różki im rosną, o Jezu. A nie ma tego? A ty miałaś jakąś biotoksynę, pamiętam, 100 coś nie sztuk. Nie mam już, mówię, cała wyszła. A to ją przerobiłaś. Jesteś. Dobra, spoko. Wszystko, co mieliśmy, przerobiłam. To ile nam potrzeba na sztukę? 3, 4? 3. To trochę potrzeba, jakby nie patrzeć. Jeszcze przejrzę skrzynki, czy na pewno nic nie ma. Ci się wydaje, że to mało, ale tylko mało nie jest. Trochę jest, trochę jest. Jeszcze jajka są do schowania. Tyle. Dobra, to ja zaraz ci zrobię więcej dartów, trochę, nie? Weapon, ammo. Czemu nie ma? A, nie wrzuciłem tego. I metalu nie ma. Aha, okej. Okay. Trochę metalu nam pójdzie na te darty wszystkie i tak dalej. Trudno. Weapon, ammo, crafty. Dobra, 16 pocisków się robi jeszcze. Jajka miałem schować. Nie tarcze. Dobrze wiedzieć, że tarcze mogę schować do lodówki. Niech się schłodzi. No co, no halo. Można to można. Zastanawiam się teraz tak, co ja jeszcze miałem zrobić. Chciałaś tą biotoksynę, w sumie po tą biotoksynę pójdziemy, ale w sumie to nie będziemy już męczyć na odcinku i tak dalej, więc tu zakończymy sobie ten odcinek, jakąś tam biotoksynę sobie pewnie pozbieramy, albo na początku kolejnego odcinka i będziemy starać się znaleźć jakiegoś kłaza, kłeca, żeby go po prostu oswoić i żeby go ogarnąć, więc póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i cześć! Popatki!